Dzień dobry wieczór, witam w SCP Dark Confinement Origins. Jest to kolejna genialna modyfikacja, tym razem do gry Amnesia Dark Descent. Nie mam pojęcia oczywiście na czym polega sama Amnesia jako taką, bo nie grałem nigdy w tą grę. Wiem natomiast, że że gramy modyfikację do Amnesii. Jest to oczywiście gra horror, to akurat wiadomo. Mamy tu kilka rzeczy, tu z tego co miałem, że chcę zapisać przy tych miejscach, dokładnie tak. Tu mamy jakieś, nie wiem, ludzi, co to są, nie wiem. Nie wiem, czy to są może twórcy albo youtuberzy, którzy nagrywali tą modyfikację? Albo jakoś tam wsparli jej tworzenie, czy coś w tym stylu? Mam nadzieję, że widzicie co się dzieje na ekranie. To możemy sobie oczywiście szafeczkę otwierać. Jak zresztą zobaczycie, jakbym sobie zmienił sobie gammę, widzicie też piękny tutaj znaczek, na jeden, to teoretycznie mało widać, nie? Więc mimo wszystko wolę jednak grać troszeczkę na tej gammie, tak, no może nie aż tak, ale tak 1-3. Jest to ta brzydka poświata generalnie, bardzo moim zdaniem nie fajnie to wygląda ta poświata, ale cóż zrobimy, ta gra nie jest nowa. You shouldn't go out. It's safer in here. Ciekawe dlaczego to jest bezpieczniej. Tu mamy jakiegoś martwego strażnika. Mamy storage chyba. Okej, okay, tam jakąś toilet made of bricks. O, to jest typowo, to złe właśnie zdjęcie typowo z SCP Containment Breach. To jest Heineken? Nie wiem. Okej, okay, o kurde, co się dzieje? Czy ja mogę to piwo? O, da się rozbić je. Tak wygląda nasz ekwipunek. Mamy taki piękny notebook, mamy baterię. Znaczy, przepraszam bardzo, latarkę i baterię do niej. No niestety nic tu nie było. Muzyka oczywiście z SCP-ków. Locked, it won't budge. Czyli tutaj coś będzie, jakaś... Są baterie, batteries. Okej, okay, tu nic nie ma. Locked. Blue, old wooden bench. Okej. Okay. Tak w ogóle mamy klucz. Do pokoju 201. To powiem sobie chyba na drugie piętro. Zgaduję, że piętra są na podstawie setek. 200 oznacza piętro drugie, jakby było 300, to piętro trzecie. O właśnie. O, robaki. Dusty boxes and crates. Co to? A, to jest mysz. Okej, okay, gdzieś poszedłem. Pokój 208. Naprawdę mam nadzieję, że wy widzicie co tu się dzieje, nie? O, painkillers. O, nie chciałem chyba tego brać. A nie, wiem co to. Okej. Okay. Czy tutaj coś jest? Nie widzę. Dobra. O, baterie. Okej, okay, wydaje mi się, że tam nic nie było. Nie mogę sobie tak pozwalać, żeby sobie tej latarki tak używać często. Ale dosłownie tu nic nie widać. Kurczę, kompletnie tu nic nie widać. Jednak... No, nawet na tyle. Teraz chociaż widać cokolwiek. Vacuum. Jest bateria. A, bo to miga światło. Okej. Okay. Kurczę, w sumie powiem tak.
Oj, nie wiem, czy horrory są dla mnie jednak. Keypart. Zobaczymy, czy będzie więcej odcinków z tej gry, bo tak jak z tego moda, bo jak wiecie lub nie, ja nie jestem specjalnie zwolennikiem horrorów, ale SCP-ki to były troszkę inny poziom, inny rodzaj. Także pod względem SCP-ków nigdy. Don't batch. O. Baterie. A? Okej. Dobra, to może biegnijmy dalej w tę stronę. Tu było 207. 206 jest zamknięte. Czy tutaj coś mamy jeszcze ciekawego? Baterie. Podnieś te baterie. Ale wydaje mi się, że tu więcej nic nie ma. To jest ten pokój, nie? Tak. To jest ten pokój. Dobra. No serio, mam nadzieję, że wy cokolwiek widzicie, nie? Dobra. Czyli tam były... takie rzeczy. No tu grę sobie zapisać nie mogę. A za padlock? Czy ja mogę... nie. Ten klucz też tu nie działa. No nic. Pierwsze piętro to jest piętro... z tego co rozumiem, to jest piętro, z którego zaczynaliśmy. Więc chyba powinniśmy móc zapisać tam grę. O ile dobrze rozumiem, oczywiście. Tak, no to jest to piętro ewidentnie. Nie mogę skakać w tej grze ewidentnie. Dobra, game progress saved. Dobra, możemy pojechać do... piwnicy? Może być piwnica. No, jak w piwnicy, pewnie na... o, tak jak sądziłem, w piwnicy kompletnie nic nie widać. Ale tu chyba też nic kompletnie nie ma. No to zostało nam. Piętro trzecie. Dobra, piętro trzecie. Się nadal całkiem ciemno. O, skończyła się nam bateria. Dobra. Zamknięte. Tam storage. I don't batch. Czy co? Kurde, pozamykane wszystko jest. Wszystko to jest pozamykane. O, baterie, fajnie. Nie było też wyboru pomiędzy jakimś poziomem trudności, czymś w tym stylu. O! Storage room key. Chyba wiem, gdzie dokąd to jest. Dobrze biegnę, dobrze biegnę. I teraz na lewo. Dobra. Storage room był na pierwszym piętrze. Może odblokujemy coś do rozwalania tych padlocków, co? Dobra. To jest chyba najbezpieczniejsze piętro, tak? Czuję się tu naprawdę bezpiecznie. No, naprawdę się na tym piętrze czuję chyba najbezpieczniej. Jest jasno, jest fajnie. Baterii na szczęście mamy sporo. Room 301, oho, fajnie, już się zaczyna. Room 301.
Naprawdę muszę iść do tego pokoju. Okej, tu nic nie ma. Tu nic nie mogę zrobić. Tam jeszcze szafeczki. No, kurczę, to czasami widzicie. O, baterie, no i się opłacało. To jak widzicie, już więcej rzeczy nie ma. No to idziemy sobie znowu do naszego pokoju 301. Mogłem sobie grę zapisać, nie? Tu jest 301. Kurde. Tu ktoś jest. Mam nadzieję, że nie. Że nic za mnie zrobi. Na razie tam nie wchodzę. Jest keypart. They're all dead. Dobra. Who's there? Oh. Aha. Czyli chyba nie możemy tam wejść. No, to chyba nasz pan, że tak powiem, powiedział popa. Dobra, to są bezpieczne miejsca, mi się wydaje. Jeśli ta winda jest najbezpieczniejsza. I jak ja mam? Czy ja mogę coś? A basement, okej. Basement, no oczywiście, że tak. To jest klucz do piwnicy. Tylko... Gdzie to jest miejsce na klucz? Szczerze powiem, że nie widzę tu w ogóle miejsca na klucz. Nigdzie. Nie ma tu czegoś tak jak miejsce na klucz. What made me think they go together? No. A basement. Chyba, że to może w jakimś miejscu muszę być, nie wiem. Pewnie jest jeszcze na piętro pierwsze. Czy tu nie ma przypadkiem jakiegoś, wiecie, miejsca z chociażby... Dlaczego, gdzie mogę coś łączyć? It's dead, okej. Okay. Broken computer. No bo właśnie teraz wiecie. Teraz nagle pewnie znajdujemy się w takim jakby miejscu, gdzie nie wiem co zrobić. Mamy stręczki do 201. Oczywiście. Nie mam tu jakiegoś... A, chyba, że może... Key machine, okej. Dobra. Basement key. Old plate cutter. O, książka. Fajnie. Dobra, ważna rzecz. Czyli zapisać sobie w grę.
Fajnie. No dobra. Że tak powiem... Ten w ogóle ten salek naprawdę dziwnie wygląda. Tak. Tak, czy no, na MTF, na. Tylko pytanie teraz mi, co z tym kluczem mam zrobić? Basement key. Ja tam nie widzę w ogóle miejsca, gdzie mam ten klucz wsadzić, nie? O to chodzi. Fajnie, że to jest basement key. Some dusty boxes and crates. Oczywiście. Chciałem wcisnąć ten klucz. Dobra, może na razie tu się nie da. W takim razie niech będzie, że na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!